Czcigodny księże arcybiskupie metropolito krakowski, w imieniu Towarzystwa Teologów Dogmatyków chcę bardzo podziękować za przyjęcie nas tutaj w trakcie naszych obrad w przesławnej katedrze wawelskiej. Tematem naszych obrad jest źródło teologii, Pismo Święte w tradycji. W czasach, kiedy wszystko wydaje się zmieniać, chcemy zastanowić się nad tym, o czym również mówi Twoje zawołanie, biskupie, Scire Christum, nad prawdą, która jest zakorzeniona w historii, ale której historia nie relatywizuje. Jak wiele w tej katedrze mówi właśnie o takiej prawdzie i takiej historii. Prosimy księdza arcybiskupa o słowo do nas, do środowiska polskich teologów dogmatycznych. Bardzo cieszymy się, że jest wśród nas kardynał Gerhard Müller. Bardzo serdecznie eminencję witamy. Oraz członek naszego towarzystwa, ksiądz biskup Jacek Jezierski. Dziękujemy serdecznie księdzu prałatowi Zdzisławowi Sochackiemu, proboszczowi parafii katedralnej, za przyjęcie nas tutaj. Na początku dla teologa jest Pismo Święte, a w nim zdarzenia, jak to, któreśmy przed chwilą słyszeli z Ewangelii świętego Łukasza o odnalezieniu 12-letniego Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Te biblijne wydarzenia zawierają zawsze w sobie zbawcze przesłanie. Tak jak to było także w czytanym przed chwilą fragmencie Łukaszowej Ewangelii, przesłanie zawarte w pytaniu, jaki młody Jezus skierował do Maryi i Józefa. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Czyli w tej Jego miłości zbawczej, która kazała zesłać mnie na świat, która sprawiła, że stałem się człowiekiem, by przynieść wszystkim odkupienie. Niełatwe, zwłaszcza na początku, do zrozumienia wydarzenia. Ale przecież w tych wydarzeniach biblijnych nieustannie odczytujemy dzieje Kościoła, kolejne wydarzenia składające się na jego przebogatą historię. Jak to jest także w przypadku patrona dzisiejszego dnia, świętego Stanisława Kostki. On też miał w sobie bardzo określone przekonanie. Ad majora natus sum. I dlatego chciał za wszelką cenę iść za swoim powołaniem, powołaniem do bycia członkiem jezuickiego zakonu, który wtedy jakżeż głęboko żył słowami tak bliskimi dla świętego Ignacego. Ad wszystko ad majorem Dei gloriam. A tego nie wiedzieli, tego nie potrafili zrozumieć ani brat, ani mentorzy i wychowawcy, ani nawet nuncjusz apostolski w Wiedniu, ani przełożeni domów jezuickich. Na początku dla teologa jest Pismo Święte, w którym obok wydarzeń są też stwierdzenia. Tak jak to było w dzisiejszym fragmencie pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Tego, który głosił w swej Ewangelii Chrystusa i ukazywał Chrystusa jako światłość świata, a jednocześnie tego, którego Chrystus najbardziej umiłował i który mógł podczas ostatniej wieczerzy być w sposób szczególnie wyróżniony poprzez to, że jego głowa spoczęła na piersiach mistrza. To w tym fragmencie pierwszego listu świętego Jana odnajdujemy swoiste słowa klucze,
poznać Boga Ojca, poznać Tego, który jest od początku, czyli boski Logos, boskie Słowo Syna Ojca Przedwiecznego. Jan zapewne z wielką radością i dumą pisał: poznaliście Go, Ojcowie, poznaliście Go, dzieci. Co więcej, mógł stwierdzić: trwa w was nauka Boża. I dlatego młodzi są mocni. I dlatego młodzi zwyciężyli złego. Choć nie wiem dokładnie, co za tymi sformułowaniami się kryje. Czy to, że w myśl listów pisanych przez apostoła do kościołów nie ulegli nauce fałszywych apostołów, że oparli się nauką Nikolaitów, że odeszli od tych, co trzymali się nauki Balaama, czy to, że nie ulegli iluzji ludzi z synagogi szatana, czy to, że osobiście nie chcieli być ani zimni, ani gorący, tylko całkowicie przynależeć do tego, który ich powołał i wybrał. Czy to na koniec, że okazali się wierni aż do końca podczas krwawego prześladowania chrześcijan za czasów Domicjana i że dane im było opłukać swoje szaty we krwi baranka i dzięki temu znaleźć się w najbliższym otoczeniu tego, który jest, który był i który przychodzi? A te pytania, tak ważne dla teologa, by zrozumieć przesłanie Pisma Świętego, odbywają się niejako wewnątrz Kościoła, tradycji Kościoła. Jakżeż wymownym symbolem tej tradycji i tej głębi Kościoła jest ta katedra wawelska. I w nią wpisana historia świętej Jadwigi, która zrezygnowała z tego, do czego podpowiadało jej serce i co bardzo pragnęła, na rzecz chrztu i zbawienia Litwy. Jakżeż przejmujące są słowa, które trzeba tutaj przypomnieć i zacytować, świętego Jana Pawła II z 10 czerwca 1987 roku. Tu, na tym miejscu, Jadwiga poznała, jaką władzę ma ukrzyżowany na niebie i na ziemi. Poznała wiarą, poznała sercem. Objawiła jej się tu miłość, która jest większa niż jakakolwiek ludzka miłość. Na krzyżu Chrystus oddał za nas swoje życie. Czy ty także, młoda królowo Polski, Andegawenko, nie powinnaś oddać życia za braci? W katedrze wawelskiej znajduje się miejsce wielkiego zwycięstwa Chrystusa w ludzkim sercu. Czy ty także, Jadwigo, nie powinnaś oddać swojej miłości za tę miłość? Jak może w tobie trwać miłość Boga, gdybyś zamknęła twoje serce dla samej tylko ludzkiej miłości? Tej miłości pięknej, żywionej od dziecka, miłości, do której po ludzku miałaś prawo, która mogła stać się jednak twoją życiową drogą i powołaniem. A jednak, co ci mówi ten Chrystus z wysokości swojego wawelskiego krzyża? Przedziwna jest jego władza nad sercem człowieka. Skąd bierze się ta władza? Jaką ma moc on wyniszczony, skazany na swoją krzyżową agonię
na tylu miejscach świata. Poprzez tę agonię, poprzez wyniszczenie, poprzez obraz skrajnej słabości, hańby i nędzy przemawia moc. Jest to moc miłości aż do końca. Jadwigo, ty jeszcze nie umiłowałaś aż do końca. Kres twojej miłości leży dalej, poza granicami tego, co tutaj, na zamek wawelski, na polski tron, co przyniosło twoje dziewczęce serce. Kres twojej miłości leży dalej. Bóg cię postawił w pośrodku ludów i narodów. Powołał cię, abyś ogarnęła swym sercem ich losy, ich dążenia, ich zmagania. Abyś odgadła Boże zamiary w stosunku do Polski, do Litwy, do ziem ruskich. Tak mówił papież w 1987 roku, nawiązując do krzyża, będąc tego kluczem całej historii zbawienia. Historii, która jest ciągle żywa i trwa. Z pokolenia na pokolenie i tworzy wielką historię Kościoła aż do końca czasów. Ale ten sam papież 11 lat później opublikował encyklikę Fides et Ratio. To już nie była chwytająca za serce homilia. To było bardzo jasne, precyzyjne przesłanie, co znaczy wiara, a dokładnie co znaczy ludzki duch, który unosi się na skrzydłach wiary i rozumu. I co znaczy także powołanie w Kościele i dla Kościoła teologa. Pisząc o strukturach teologii jako nauki wiary, pisze papież, że jest ukształtowana przez podwójną zasadę metodologiczną auditus fidei i intellectus fidei. W świetle pierwszej teologia przyswaja sobie treści objawienia w miarę jak są one stopniowo wyjaśniane przez świętą tradycję, Pismo Święte i żywy urząd nauczycielski w Kościele. I stosując drugą zasadę, teologia stara się spełnić specyficzne wymogi rozumu przez refleksję spekulatywną. A w odniesieniu do intellectus fidei papież zauważa, że trzeba przede wszystkim podkreślić jedno. Boża prawda, ukazana w Piśmie Świętym, właściwie tłumaczona przez nauczanie Kościoła, jest sama w sobie zrozumiała. Odznacza się bowiem taką logiczną spójnością, że jawi się jako autentyczna dziedzina wiedzy. A intellectus fidei tę prawdę wyjaśnia. Nie tylko poprzez to, że ukazuje struktury logiczne i pojęciowe twierdzeń, z których składa się nauczanie Kościoła. Intellectus fidei pokazuje przede wszystkim to i podkreśla tę zbawczą treść, która jest przeznaczona zarówno dla pojedynczego człowieka, jak i całej ludzkości. I konkluduje w punkcie 66. Cały zbiór tych twierdzeń pozwala wierzącemu poznać historię zbawienia, której ukoronowaniem jest osoba Jezusa Chrystusa i Jego tajemnica paschalna. W tę tajemnicę chrześcijanin włącza się, wyrażając przyzwolenie wiary. Drodzy bracia, których Bóg powołał w swoim Kościele i dla swojego Kościoła, by zgłębiali tajemnicę paschalną Chrystusa.
Dziękujemy Bogu dzisiaj podczas tej Eucharystii, która rozpoczyna wasze spotkanie. Dziękujemy za Boży wybór co do was i za ogrom zaufania, jakie Boża mądrość was odnośnie do was ma. A jednocześnie prosimy, by broniąc czystości nauczania zawartego w chrześcijańskiej wierze, byście nie ulegli tej współczesnej doktryny jakże niebezpiecznej o płynności wszystkiego, w tym także każdej prawdy. Abyście mieli jasne przekonanie, co to jest obiektywna prawda, jaka jest jej moc i siła wobec czysto subiektywnych narracji. I abyście, zgłębiając to wszystko, co Bóg chce odsłonić waszym umysłom i sercom, zgłębiając to wszystko, mieli poczucie, że także poprzez was Duch pragnie coś bardzo ważnego objawić Kościołowi.